ja myślałem jako student i potem absolwent, że o Modrzejskiej to już wszystko jest napisane, powiedziane i tak dalej. I właściwie to, że zmieniłem zdanie, to była prośba Andrzeja Wajdy. Jak robił Hamleta i zdecydował się na Budzisz Krzyżanowską, no to zadzwonił do mnie i słyszałem, że Modrzejska grała Hamleta. I pani Andrzej grała parę męskich ról, ale akurat nie Hamleta. Chciałem mieć po prostu usprawiedliwienie, bo się bał reakcji na to. Zadzwonił za jakiś czas, no chyba grała Hamleta, bo tak słyszałem. Nie, nie grała. Jak zadzwonił trzeci raz, powiedziałem mu, że jest jedna, jedyna metoda, żeby dać ostateczną odpowiedź. Trzeba pojechać do Stanów i tam na miejscu sprawdzić archiwa, bo tylko w ten sposób można to zweryfikować. No i zadzwoniła ambasada amerykańska, no jak długo potrzebuję pojechać do Stanów, żeby sprawdzić to, co wiedziałem, że Modrzejska Hamleta nie grała. Ale przy okazji okazało się, że wejście do pierwszej lepszej biblioteki czy archiwum ujawnia takie zapasy nowych materiałów, że nie sposób przejść obojętnie koło tego. Do tej pory, do tego wyjazdu było znanych około 500 listów. Tam się uzbierało ich ponad 500. Kompletnie nieznanych, zupełnie inny krąg znajomości. Także to dzięki Wajdzie. Na przykład ta jej decyzja o tym, że będzie występować w Ameryce po angielsku. To oczywiście z jednej strony pieniądze, z drugiej sława, bo to jest kariera międzynarodowa. Ona to robiła oczywiście z myślą o Londynie. Zdając sobie sprawę z tego, że musi najpierw tego angielskiego gdzieś wypróbować. I stąd wybór Ameryki, a zwłaszcza drugiego końca Ameryki jest strasznie rozsądny. Natomiast jak się już okazało, że ją Ameryka kupiła, to ona cały czas powtarzała, że nawet jak robiła przedstawienia na dochód, na przykład rubów pruskich, 30-40 tysięcy Polaków płynie, jej nie chodziło o to, żeby zebrać pieniądze, które by coś załatwiały, wiedziała, że kilkaset dolarów to jest nic. Tylko jej chodziło o pozyskanie sympatii i zrozumienia Amerykanów dla pojęcia Polska i polskość. Doprowadziło ją to do tego, że była zaproszona przez Clevelandową do Białego Domu. A ja twierdzę, że no, poniekąd ona utorowała swojemu, zresztą podopiecznemu, Paderewskiemu, drogę właśnie tam. Także to ma takie powiązania przeróżne. Tylko trzeba to chcieć kupić, że nie wszyscy muszą być żołnierzem wyklętym, który daje się zabić w imię i tak przegranej sprawy.